Powiedziałem im później, że czułem ogromny wstręt do wszystkich kobiet, że kierowała mną chęć doprowadzenia do ich całkowitego upodlenia za wszelką cenę. I to do stopnia ostatecznego, do powetowania sobie w ten sposób wszystkich krzywd, jakich wcześniej doznałem z ich strony. Do takiego stanu doprowadziło mnie już moje pierwsze małżeństwo. Dwa następne tylko zwiększyły we mnie nienawiść do kobiet. Nie potrafiłem nad tym zapanować. A może nie chciałem. Środowe popołudnie, 8 czerwca 1966 roku, wracający z pracy Józef nie wrócił prosto do swojego domu, jak to zwykle miał w zwyczaju. Zamiast tego udał się w odwiedziny do swojego brata, Waltera, mieszkającego ze swoją narzeczoną w starej, przedwojennej kamienicy na Rożnej przy ulicy Sienkiewicza 10 w Katowicach. Nie planował wcześniej tych odwiedzin, ale właśnie zaczęło się zanosić na deszcz. Do domu miał jeszcze spory kawałek i za bardzo nie spodobała mu się perspektywa zmoknięcia. Tamtego ranka nic nie zapowiadało nagłego pogorszenia pogody, więc wychodząc do pracy nie zabrał ze sobą parasola. A że właśnie przechodził obok kamienicy, w której mieszkał jego brat, postanowił do niego wstąpić. Zresztą już kilka razy mu to obiecywał, ale tak się jakoś dotąd składało, że nigdy nie miał na to czasu. Teraz przynajmniej mógłby przeczekać u niego ten cholerny deszcz, a przy okazji trochę pogadać o rzeczach bardziej lub mniej ważnych. Idąc wzdłuż kamienicy ulicą Dąbrowskiego, doszedł do końca budynku. Wtedy skręcił w prawo. Po kilkunastu metrach stanął przed ciężkimi, drewnianymi drzwiami. Spojrzał w górę, na tabliczkę z numerem 10. Z trudem naciskając wielką, żelazną klamkę, wszedł do środka. A następnie skrzypiącymi pod jego stopami schodami udał się na czwarte piętro. Oboje ucieszyli się na jego widok. Kazali mu się rozgościć, a narzeczona brata wstawiła wodę na herbatę. Czekając na jej zagotowanie, raz po raz próbowała odganiać krążące wokół jej twarzy natarczywe muchy. Józef zauważył, że w mieszkaniu było ich wyjątkowo wiele. Oczywiście zawsze, gdy zanosi się na deszcz, owadów w domu przybywa. Niby normalna sprawa. Jednak tym razem ich ilość wydawała mu się nienormalna. Ich głośne bzyczenie Józef usłyszał już w chwili przekraczania progu mieszkania. Ten nieznośny dźwięk sprawił, że zanim jeszcze zdjął marynarkę, w jego głowie pojawiła się natychmiastowa chęć pozbycia się tych obrzydliwych, latających potworków. Podobnego zdania byli również domownicy. Tylko że w przeciwieństwie do ich gościa, znacznie dłużej musieli się oni zmagać z tym natrętnym koszmarem. Gdy zalana w szklankach herbata zaczęła się parzyć, przyszła bratowa Józefa postanowiła sprawdzić, czy już zaczęło padać. Podeszła w tym celu do okna, wychodząc na podwórze kamienicy. Odsunęła firankę. Spojrzała na całkowicie zachmurzone nad Katowicami niebo. Jeszcze nie padało, ale wszystko wskazywało na to, że już za chwilę zacznie. I to tak porządnie. Już miała odejść od okna, gdy jej uwagę przyciągnęło coś zupełnie niezwiązanego z nadchodzącym deszczem. Po prawej stronie, nieco wyżej jej mieszkania, znajdowało się okno poddasza kamienicy. Ale nie wyglądało jak zwykłe okno, jakich wiele w całym budynku. Całe było szczelnie zalepione stronicami gazet. Ktokolwiek tam mieszkał, musiał bardzo cenić swoją prywatność. Kobieta nigdy wcześniej nie zwróciła na ten fakt uwagi, ale teraz wydawało jej się, że te przyklejone do szyb od wewnątrz gazety jakby żyją, a przynajmniej same się poruszają. Stojąc w bezruchu, wpatrywała się w te okna przez dłuższą chwilę. Nagle uświadomiła sobie, że to nie gazety się ruszają, ale to, co znajdowało się na oknie. Muchy. Ogromny rój wielkich, czarnych much. Setki,
Tysiące? Dziesiątki tysięcy? A może i jeszcze więcej? Kobieta nawet nie była w stanie tego stwierdzić. Much było tak wiele, że miejscami wydawały się zbijać w jedną dużą, tętniącą życiem czarną masę. I to taką, która wciąż się powiększała. Nigdy nie widziała czegoś podobnego. Nie spuszczając wzroku z tego okna, zawołała obu mężczyzn. Uznała, że oni też muszą to zobaczyć. Skłamałbym, gdybym powiedział, że te muchy mi nie przeszkadzały. Owszem, i to bardzo, ale o wiele bardziej przeszkadzał mi zapach, który je zwabiał. Dlatego od pewnego czasu nie przebywałem w moim mieszkaniu. Jedynie przychodziłem tam co jakiś czas, aby je wywietrzyć. Niewiele to jednak pomagało. Do tego zaczepiali mnie wścibscy sąsiedzi, każąc mi coś zaradzić na ten smród. Najgorsza była ta starsza kobieta z dołu. Kilka razy nawet na mnie nakrzyczała. Próbowałem jej wytłumaczyć, że to z kanalizacji tak śmierdzi. Ale chyba mi nie wierzyła, bo zaczęła mnie straszyć milicją. Starsza kobieta mieszkająca bezpośrednio pod poddaszem nie mogła już wytrzymać tego strasznego smrodu, który od dłuższego czasu wypełniał całe jej mieszkanie. Do tego dochodziła niezliczona ilość wszelkiego robactwa, z którym nie mogła sobie poradzić. Wielokrotnie zaczepiała na klatce schodowej swojego sąsiada, każąc mu doprowadzić swoje mieszkanie do należytego porządku. Mężczyzna za każdym razem przepraszał ją za kłopot. Tłumaczył, że nie posiada w mieszkaniu normalnej ubikacji, dlatego zmuszony jest załatwiać się bezpośrednio do otwartej rury kanalizacyjnej. Że to stamtąd wychodzi całe robactwo i obrzydliwy fetor. I że jak tylko sprawi sobie w końcu prawdziwą ubikację, cały dotychczasowy kłopot zniknie. Jednak sąsiadka swoje już w życiu przeszła, do tego wiele już w życiu widziała. Zwłaszcza podczas niemieckiej okupacji w trakcie II wojny światowej. To właśnie wtedy poznała zapach rozkładających się ciał. Ale gdy pewnego dnia wykrzyczała swojemu sąsiadowi, że w jego mieszkaniu śmierdzi trupami, a nie fekaliami, mężczyzna tylko się wtedy roześmiał i nazwał kobietę starą, zrzędliwą wariatką. Stojący w oknie mieszkanie kamienicy przy Sienkiewicza 10 Józef, podobnie jak jego brat i przyszła bratowa, okupacyjnych doświadczeń nie miał. Samej wojny zapamiętał niewiele, był wtedy zbyt młody. Znał się za to trochę na owadach i dobrze wiedział, że zdecydowana większość much z okna oblepionego gazetami nie była zwykłymi muchami, ale takimi, które siadają na zepsutym mięsie. On sam nazywał je robacznicami. Entomolodzy, czyli naukowcy zajmujący się badaniem owadów, nazywają je znacznie bardziej fachowo, o czym można przeczytać m.in. w pracy naukowej Pawła Leśniewskiego, zatytułowanej Entomologia medyczno-kryminalna – identyfikacja i zabezpieczenie śladów entomologicznych. Plujka pospolita, znana także jako mucha niebieska, ze względu na metaliczno-niebiesko-szare zabarwienie jej tułowia i odwłoku, to gatunek muchówki z rodziny plujkowatych. Samica może znieść na świeżej padlinie lub w otwartej, ropiejącej ranie do 300 jaj. Gatunek ten jest ważny dla medycyny sądowej podczas śledztw w sprawach zabójstw, ze względu na możliwość ustalenia dokładnego czasu zgonu na podstawie wielkości larw i kolonizacji ciała po śmierci. Józef nie był entomologiem, ale nie musiał nim być, aby móc stwierdzić, że taka ilość tych much, w dodatku skupiona w jednym miejscu, nie zwiastowała niczego dobrego. Od razu powiedział gospodarzom, że jego zdaniem owady próbowały dostać się do środka poddasza nie z powodu nadciągającego deszczu, ale z powodu gnijącego tam mięsa. Wszyscy niemal natychmiast zaczęli się zastanawiać, jakie to było mięso lub czyje. Brat Józefa nie wiedział, jak nazywał się mężczyzna mieszkający na poddaszu. Znał go zaledwie z widzenia. Wcześniej widywał go dość regularnie, niemal zawsze mniej lub bardziej pijanego. Jednak od pewnego czasu człowiek ten jakby zapadł się pod ziemię.
Czy te obrzydliwe roje much krążyły wokół okna jego mieszkania właśnie z tego powodu? Czy to możliwe, że lokator spod dziewiątki zamieszkały w części kamienicy znajdującej się na ulicy Dąbrowskiego 14, zmarł jakiś czas temu we własnym mieszkaniu? Czyżby zapił się na śmierć, przed czym od dawna przestrzegali go niektórzy sąsiedzi? Tak właśnie pomyślał Józef i oznajmił swojemu bratu, że powinni o tym niezwłocznie powiadomić milicję. Tak też zrobili, a oficera dyżurnego komendy dzielnicowej MO w Katowicach-Bogucicach poinformowali o tym, że w mieszkaniu przy ulicy Dąbrowskiego 14 dzieje się coś dziwnego i że z pewnością jest to coś niedobrego. Tamtej nocy postanowiłem, że zaraz po pracy pójdę od razu do mojego mieszkania, aby znowu je przewietrzyć. Było już po godzinie 16, gdy skręcając z ulicy Sienkiewicza zauważyłem, że pod moją klatką zebrał się spory tłum ludzi. Coś pomiędzy sobą szeptali, wskazując palcami na dach budynku. Jak tylko spostrzegłem, że stoją tam również milicyjne radiowozy oraz wóz strażacki, od razu wiedziałem, że przyjechali do mnie. Nie miałem już wtedy wątpliwości, że to już koniec. Dochodziła godzina 3:30 po południu, gdy jako pierwszy na miejsce przybył funkcjonariusz Zygmunt Sikora. Wchodząc na najwyższe piętro kamienicy, już na schodach wyczuł intensywną woń, którą bardzo dobrze znał. Zapach rozkładającego się ciała. To upewniło go w przekonaniu, że zgodnie z otrzymanym zgłoszeniem w mieszkaniu na poddaszu muszą się znajdować jakieś zwłoki, prawdopodobnie należące do tamtejszego lokatora. Zapukał do drzwi oznaczonych numerem 9. Nie spodziewał się, że ktoś mu otworzy. I nie był zaskoczony, że tak się nie stało. Natychmiast powiadomił o całej sytuacji dyżurnego komisariatu. Poprosił o przybycie technika dochodzeniowego oraz powiadomienie prokuratury. Jednocześnie wezwał na miejsce strażaków. Przybyło dwóch. Najpierw przez strych weszli na dach kamienicy. Później dostali się do okna oblepionego nie tylko gazetami, ale i rojem much. Wybili szybę, ale do środka nie weszli od razu. Nie mogli, bo uniemożliwił im to dochodzący z wewnątrz mdlący smród zgnilizny. Dopiero po założeniu masek przeciwgazowych strażacy ostrożnie dostali się do mieszkania. Chwilę później wyłamali drzwi wejściowe, informując czekających po drugiej stronie milicjantów, że w środku znajdują się ludzkie zwłoki. Funkcjonariusz Sikora był przerażony tym, co zobaczył po wejściu do mieszkania. Już tylko pobieżne rozejrzenie się dookoła wystarczyło, aby stwierdzić, że w dwóch sąsiadujących ze sobą niewielkich pomieszczeniach byłej pralni przerobionej na lokal mieszkalny znajdują się zwłoki nie jednej, ale co najmniej kilku osób. Ilu dokładnie? Tego nikt z obecnych na miejscu nie mógł określić, nawet w przybliżeniu. Pewne mogło być w zasadzie tylko to, że niektóre z tych ciał ktoś rozczłonkował. I to prawdopodobnie już po ich śmierci. Czy uczynił to zabójca? Uznano, że tak, ponieważ wszystko wskazywało na to, że w mieszkaniu tym doszło do co najmniej kilku morderstw. Sądząc po porozrzuconej garderobie, przynajmniej niektóre ofiary mogły być kobietami, o czym wspomniał specjalista medycyny sądowej profesor Władysław Nasiłowski w filmie dokumentalnym kanału Discovery zatytułowanym Władca Much – opowieść o Bogdanie Arnoldzie. Szczegółowa sekcja zwłok wykazała, że szczątki ciał należały do czterech kobiet. Wszystkie one poniosły śmierć w różnym czasie. Do pierwszego zabójstwa doszło co najmniej pół roku wcześniej, do ostatniego – 2 tygodnie przed odkryciem ciał. 3 ostatnie ofiary uduszono. Ta pierwsza została zatłuczona na śmierć narzędziem przypominającym młotek. Zaawansowany stopień rozkładu ciał oraz brak jakichkolwiek dokumentów przy zwłokach uniemożliwił śledczym identyfikację tych kobiet.
Milicjanci nie mieli już wątpliwości, że wśród ofiar nie było lokatora poddasza kamienicy. Szybko ustalono, że pod tym adresem zameldowany był 34-letni elektryk, Bogdan Arnold. Na podstawie zeznań jego sąsiadów ustalono, że przebywał on w swoim mieszkaniu w czasie, gdy znajdowały się tam zwłoki zabitych kobiet. Na początku mieszkał, później już tylko wpadał co kilka dni, a w zasadzie w nocy, aby przewietrzyć lokal. Dlatego śledczy założyli, że to właśnie on mógł być sprawcą tych makabrycznych zabójstw. A nawet jeśli nie, bo tylko udostępnił swoje mieszkanie faktycznemu zabójcy, to i tak musiał mieć na ten temat dużą wiedzę. Pewnie znał nie tylko tożsamość ofiar, ale i mordercy. Schwytanie domniemanego sprawcy wydawało się milicjantom jedynie kwestią kilku godzin. Zarządzono natychmiastową blokadę wszystkich dróg wyjazdowych z Katowic. Sprawdzano wszystkie miejsca, w których go zazwyczaj widywano. Wyznaczeni funkcjonariusze pojawili się również w przedsiębiorstwie transportu i spedycji budowy elektrowni Tychy, którego katowicka filia mieściła się przy ulicy Damrota 29. Ale Arnold od dnia odkrycia zwłok nie pojawił się już w miejscu pracy. Po prostu zniknął bez śladu. Ewidentnie zaczął się ukrywać. Czy zdążył już opuścić Katowice, a może odpowiednią kryjówkę znalazł na terenie miasta? Katowicka milicja rozpoczęła zakrojoną na ogromną skalę obławę na poszukiwanego elektryka. W gazetach opublikowano stosowne komunikaty. Informacja o tym pojawiła się także w telewizji. Chcąc jak najszybciej schwytać podejrzanego, śledczy postanowili lepiej go poznać. W tym celu bardzo szczegółowo prześwietlono jego przeszłość, a ta okazała się wyjątkowo niechlubna. Urodziłem się w Kaliszu w roku 1933. Moja rodzina należała do klasy mieszczańsko-rzemieślniczej. Ojciec Eugeniusz z zawodu był lutnikiem. Tuż przed wojną otworzył własny warsztat. Matka Krystyna zajmowała się domem. 4 lata po mnie urodził się mój młodszy brat, Andrzej. Nie licząc okresu wojny, warunki materialne naszej rodziny można było uznać za w miarę dobre. W młodości raczej niczego mi nie brakowało. No, może tylko poza chęcią do nauki, o co mój ojciec miał do mnie wieczne pretensje. Choć sam Bogdan Arnold zawsze twierdził, że pomiędzy jego rodzicami nigdy nie dochodziło do większych kłótni czy awantur, innego zdania na ten temat jest doktor nauk prawnych, kryminalistyk i suicydolog Andrzej Gawliński, który w swojej książce zatytułowanej Władca Much twierdzi, że pomiędzy Eugeniuszem i jego żoną często dochodziło do dość poważnych konfliktów. Ich powodem miał być zbyt duży pociąg mężczyzny do alkoholu. Krystyna często żaliła się swoim sąsiadom, że jej mąż przepijał zarobki i nie dawał jej pieniędzy na utrzymanie synów. Niektórzy z tego powodu nawet wspierali ją finansowo. Do tego dochodziło jeszcze znęcanie się męża nad swoją żoną. Bracia wiele razy byli świadkami tego, jak ich nadużywający alkoholu ojciec wszczynał domowe awantury, podczas których maltretował ich matkę. Atmosfera w domu nie była najlepsza. Pomimo tego, że Eugeniusz nigdy nie wahał się używać przemocy fizycznej wobec żony, to na swoich synów nigdy ręki nie podniósł. Ale i tak chłopcy bardzo się go bali. Czasami, gdy wracał z pracy do domu, bracia uciekali, aby się przed nim ukryć. Bogdan Arnold zawsze stanowczo zaprzeczał twierdzeniom, że jego ojciec miał jakikolwiek problem z alkoholem. Gdy później go o to pytano, odpowiadał bez cienia zawahania, że Gienek pił tyle, ile było trzeba, ani mniej, ani więcej od innych. I że matka po prostu przesadzała w swoich opowieściach o złym mężu, bo miała do niego żal o to, że ją zdradzał z innymi kobietami. Po przeprowadzce rodziny do Legnicy, Bogdan bardzo szybko się usamodzielnił. Nie miał jeszcze 18 lat, gdy wyprowadził się z domu. To właśnie wtedy rozpoczął życie seksualne.
Jak sam później przyznał, był osobą w tym temacie zdecydowanie nadpobudliwą. Wspomina o tym m.in. Tadeusz Dyniewski w swojej książce Zbrodnia, zdrada, kara. Pitawal Śląski. Odbywanie zwykłych stosunków szybko przestało mu wystarczać. Szukając możliwości seksualnego wyżycia się, wkrótce zaczął zdradzać objawy sadyzmu. Odkrył, że zadawanie bólu swoim partnerkom sprawiało mu ogromną przyjemność. W tym czasie dały się u niego dostrzec również cechy masochistyczne. Po raz pierwszy ożenił się w lutym 1951 roku. Zrobił to pomimo sprzeciwu ojca, który uważał, że jego syn jest zdecydowanie za młody na założenie własnej rodziny, a zamiast na małżeństwie powinien się bardziej skupić na nauce. Ale Bogdan nie lubił się uczyć. Za to bardzo lubił kobiety. Przeciwny temu małżeństwu Eugeniusz nie pojawił się na ich ślubie. Jadwiga była od niego starsza o 4 lata. Po ślubie oboje zamieszkali u jej rodziców. Początkowo ich pożycie układało się bardzo dobrze, choć kobieta była znacznie mniej otwarta na łóżkowe eksperymenty niż jej młodszy mąż. Wszystko zmieniło się po narodzeniu ich syna Ryszarda. To właśnie wtedy Bogdan zaczął nadużywać alkoholu, a gdy żona z jakiegoś powodu odmawiała spełnienia jego seksualnych fantazji, bił ją i maltretował. Małżeństwo zaczęło się psuć, ale wciąż byli razem. Może z wygody? Może dla dobra dziecka? Tego tak do końca nie wiadomo. Punktem przełomowym okazał się rodzinny wyjazd do Związku Radzieckiego. To właśnie wtedy Bogdan dowiedział się, że jego żona już raz była mężatką i że zataiła przed nim ten ważny fakt. Znęcanie się nad żoną, zarówno fizyczne, jak i psychiczne, przybrało jeszcze drastyczniejsze formy niż do tej pory. W końcu Jadwiga powiedziała dość. Do ich rozwodu doszło w listopadzie 1958 roku. Ryszard pozostał przy matce, a Bogdan całkowicie przestał się interesować własnym synem. Nie płacił również zasądzonych alimentów. Za to Jadwiga nie przestała się interesować byłym mężem. Zdaniem Arnolda, po rozwodzie kobieta zaczęła robić wszystko, aby go upokorzyć i zniszczyć. Zaczęła knuć przeciwko mnie całą masę najróżniejszych intryg. Składała na milicji wiele pomówień na mnie. Oskarżała mnie o to, że kradnę w miejscu pracy. Musiałem się później mocno tłumaczyć na komendzie. Gdy nie udało się jej posłać mnie do więzienia, zaczęła planować zabicie mnie. Raz nawet nasłała na mnie jakichś oprychów, ale dzięki zastosowaniu chwytów judo udało mi się ich pokonać. Dlatego, gdy zmarła, poczułem wielką ulgę. Skąd znał judo i jak dowiedział się, że to Jadwiga chciała go zabić? Na ten temat Arnold już milczał. Być może dlatego, że cała historia była po prostu wyssana z palca, bo Bogdan kłamał niemal zawsze i wszędzie. A podobno potrafił to robić doskonale, zwłaszcza gdy sobie popił. Każdemu, z kim tylko rozmawiał, opowiadał na swój temat niestworzone rzeczy. Wszystko po to, aby przedstawić swoją osobę w jak najkorzystniejszym świetle. Właśnie w taki sposób zrobił ogromne wrażenie na Cecylii, z którą przez jakiś czas żył w konkubinacie. Porzucił ją, gdy zaszła w ciążę. Kiedy urodził mu się drugi syn, Bogdan nie zaakceptował go. Był pewny, że to nie było jego dziecko, że Cecylia zdradziła go z innym mężczyzną. Nie zmienił zdania nawet wtedy, gdy sąd powiatowy w Legnicy ustalił, że ojcem chłopca był właśnie on. Również i w tym przypadku Arnold nie płacił na syna zasądzonych mu alimentów. 2 lata później ożenił się ponownie, tym razem z Weroniką. On miał wtedy 27 lat, a ona niespełna 18. Początkowo był dla niej miły i czuły, jednak zaraz po ślubie zmienił się w brutalnego seksualnego dewianta. Wymagał od swojej żony rzeczy, których ona nie chciała dla niego lub jemu zrobić. Maltretowana przez niego kobieta szybko doszła do wniosku, że powinna się trzymać od tego mężczyzny jak najdalej. 13 miesięcy po zawarciu małżeństwa
Para była już po rozwodzie. Jeszcze przed zakończeniem małżeństwa wyprowadził się do Katowic. Tam zamieszkał w mieszkaniu swojej ciotki i jej męża. Niezbyt długo u nich zabawił, bo wujostwu przeszkadzało, że niemal codziennie wracał z pracy do domu kompletnie pijany. Zmuszony do wyprowadzki, zamieszkał w hotelu robotniczym. Wtedy poznał Romana, człowieka, z którym znakomicie się dogadywał, zwłaszcza po kieliszku. Mężczyźni szybko się zaprzyjaźnili. Wiosną 1961 roku nieopłacone alimenty sprawiły, że nad głową Bogdana zebrały się czarne chmury. Sąd w Legnicy skazał go na karę 2 miesięcy więzienia za uchylenie się od łożenia na utrzymanie synów. Po odzyskaniu wolności na jednej z imprez u Romana poznał Władysławę, swoją żonę numer 3. Choć matka przestrzegała ją przed nim, ślub wzięli w grudniu 1961 roku. Zamieszkali wspólnie w hotelu robotniczym. Andrzej Gawliński w książce Władca Much wspomina, że początkowo Arnold sprawiał dobre wrażenie na swoich sąsiadach. Ładnie się wysławiał. Był grzeczny i uczynny, do tego uprzejmy i miły dla wszystkich. Znał się na elektryce, więc chętnie pomagał, jeśli ktoś miał jakieś kłopoty z prądem. Widać było, że o siebie dbał. Chodził schludnie ubrany, zawsze czysty i ogolony. Jednak z czasem Bogdan zaczął ukazywać swoją prawdziwą twarz, brutalnego pijaka, który wszelkie małżeńskie nieporozumienia rozwiązywał za pomocą pięści. W trakcie jednej z takich awantur musiała interweniować milicja. Za pobicie żony oraz groźby popełnienia samobójstwa skacząc z okna, Arnold został wyrzucony z hotelu robotniczego. Władysława została tam sama, ale mąż wciąż ją odwiedzał. Początkowo często, później coraz rzadziej. Szybko znalazło się dla niego nowe miejsce zamieszkania. Więzienna cela, bo kolejny raz trafił na kilka miesięcy za kratki. Ponownie za niepłacenie alimentów. Gdy wyszedł, zatrudnił się w dzielnicowym zarządzie budynków mieszkalnych w Katowicach. On sam za bardzo pracować nie chciał, ale nie miał gdzie mieszkać. Praca w tym miejscu dawała mu możliwość starania się o przydział służbowego mieszkania. Jesienią 1963 roku otrzymał zgodę na zajęcie dawnej pralni mieszczącej się na poddaszu kamienicy przy ulicy Dąbrowskiego 14. Te 2 niewielkie, sąsiadujące ze sobą pomieszczenia nie były zbyt komfortowe. Do tego lokal nie posiadał ubikacji. Jedynym w zasadzie luksusem był prąd i woda. Panował wtedy w całym kraju wielki kryzys mieszkaniowy, więc uznałem, że na bezrybiu i rak rybą nie wybrzydzałem. Wziąłem, podziękowałem i się wprowadziłem. Przecież lepiej było mieszkać w takich warunkach niż gdzieś pod mostem. Arnold poprosił Władysławę, aby z nim zamieszkała. Kobieta jednak stanowczo odmówiła. Po prostu się go bała. Wciąż jednak byli małżeństwem, dlatego od czasu do czasu kobieta godziła się przyjść do niego w odwiedziny. Początkowo jej wizyty przebiegały w miłej atmosferze, jednak później Bogdan znów zaczął swoją żonę maltretować, a mimo to kobieta nadal go odwiedzała. Gdy uderzył ją w głowę młotkiem, zataiła przed lekarzem przyczynę doznanych obrażeń. Kiedy zgwałcił ją pustą butelką po wódce, co prawda zawiadomiła o tym fakcie milicję, ale później wycofała zarzuty wobec niego. Dlaczego? Ponieważ ją przeprosił i obiecał poprawę. W dodatku sam zgłosił się na leczenie do wojewódzkiej przychodni zdrowia psychicznego. Wiosną 1965 roku Bogdan za niezapłacone alimenty ponownie trafił do więzienia. Tym razem na rok. Gdy wyszedł, Władysława nie chciała mieć z nim nic wspólnego. On z nią również, bo w trakcie odsiadki nabrał przekonania, że żona zaczęła go zdradzać. Odnowił za to kontakt ze swoją byłą partnerką Cecylią, czyli matką swojego drugiego syna. We wrześniu 1966 roku kobieta przyjechała do niego do Katowic.
Wtedy zaproponował jej zawarcie małżeństwa. Przez krótką chwilę Cecylia wahała się. Ostatecznie zrezygnowała z tego pomysłu. Jak sama później stwierdziła, powodem jej odmowy był nienormalny tryb życia Bogdana, nadużywanie przez niego alkoholu oraz niemożliwość sprostania przez nią jego seksualnym wymaganiom. Jego perwersyjnego apetytu nie potrafiły zaspokoić nawet coraz częściej przyprowadzane do mieszkania katowickie prostytutki. Jesienią 66 roku dla Bogdana Arnolda liczyły się tak naprawdę tylko dwie rzeczy – alkohol i seks. Nie potrafił zrezygnować ani z jednego, ani z drugiego. Już wkrótce te dwie pokusy miały go sprowadzić na drogę, z której nie było już odwrotu. Prostytutek znałem w Katowicach dużo. Poznawałem je w najróżniejszych barach czy restauracjach. Wojko, Hungaria, Dworcowa, Kujawiak, Mazur. Wszystkie godziły się przyjść ze mną do mojego mieszkania. Gdy tylko nadarzyła się okazja, związywałem im ręce. Później robiłem z nimi co tylko chciałem. Wiedziałem, że i tak nie pójdą na milicję, a nawet gdyby się odważyły, to który milicjant uwierzyłby prostytutce? Miała około 30 lat. Poznał ją w środę, 12 października 1966 roku. Tamtego wieczoru Bogdan wybrał się ze swoim kolegą z pracy do restauracji Kujawiak. Chcieli sobie trochę wypić i pogadać. Atmosfera była miła, więc czas szybko mijał. W pewnej chwili w lokalu zabrakło piwa. Brak w zaopatrzeniu nie oznaczał jednak końca popijawy. Obok restauracji znajdował się sklep monopolowy, a tam piwa nigdy nie brakowało. Dlatego wielu klientów postanowiło na własną rękę dokupić sobie napoju. Tak też zrobił Bogdan. Kilka minut później wrócił do restauracji z kilkoma dodatkowymi butelkami. Po ich opróżnieniu koledzy uznali, że to wciąż za mało. Zamówili więc kilka setek wódki. Tak naprawdę dopiero się rozkręcali. W pewnym momencie do ich stolika podeszła nieznana im kobieta. Miała do mężczyzn nietypową prośbę, o czym napisano w uzasadnieniu wyroku Sądu Wojewódzkiego w Katowicach z dnia 9 marca 1968 roku. Kobieta poprosiła pijących alkohol mężczyzn o wyświadczenie jej przysługi. Chodziło o zakupienie dla niej piwa w pobliskim sklepie, ponieważ w restauracji Kujawiak piwa właśnie zabrakło. Swoją prośbę tłumaczyła tym, że będąc kobietą, krępowała się wchodzić do sklepu monopolowego. Bogdan Arnold zgodził się jej pomóc. Po przyniesieniu piwa, Arnold zamówił kolejne setki wódki, jedną dla nowo poznanej kobiety. Ta początkowo odmówiła wypicia, jednak w końcu dała się namówić. Później pomiędzy nią a mężczyznami wywiązała się miła rozmowa. Nawet nie zapytali o jej imię. Tak naprawdę nie za bardzo interesowało ich to, jak się nazywała. Z jej akcentu wywnioskowali, że pochodzi ze wschodu. Gdy zwrócili jej na to uwagę, potwierdziła, że pochodzi z Wołynia, a do Katowic przyjechała jako repatriantka z terenów, które po wojnie znalazły się w granicach Związku Radzieckiego. Powiedziała również, że aktualnie mieszka u swego przyjaciela. Para jednak ostatnio pokłóciła się, dlatego kobieta postanowiła wyjechać następnego dnia do Wrocławia. Z lokalu wyszli we troje. Po dojściu do ulicy Francuskiej kolega Bogdana oznajmił, że ma już dość i zamierza wrócić do domu. Tak też zrobił. Arnold został sam z kobietą, której imienia nawet nie znał. W trakcie dalszej rozmowy domyślił się, że jego towarzyszka zarabia uprawiając nierząd. Wtedy naszła go ochota na jak najszybsze skorzystanie z jej usług. Powiedziała mu, że nie ma gdzie spać, więc bez chwil namysłu zaproponował jej nocleg u siebie. Zgodziła się, więc wyraźnie chwiejnym krokiem poszli w kierunku kamienicy przy ulicy Dąbrowskiego. Po drodze wstąpili jeszcze do sklepu. Kupił pół litra wódki i przekąskę.
Był w doskonałym nastroju, bo dalsza część wieczoru zapowiadała się wyjątkowo miło. Po przyjściu do mieszkania zrobił kanapki. Zjedli, wypili kilka głębszych. Zdaniem Arnolda, przez ten czas kobieta zachowywała się wobec niego bardzo prowokująco. Rozpięła bluzkę, podwinęła do góry spódnicę, odsłaniając kolana. Odebrał to jako zdecydowaną zachętę. Pomyślałem sobie wtedy, że jak kobieta dobrowolnie przychodzi do mieszkania samotnego mężczyzny, to przecież dokładnie wie po co, dlatego usiadłem przy niej, aby ją pocałować. Wtedy ona nagle zerwała się z miejsca jak poparzona. Powiedziała mi, że jak chcę ją mieć, to najpierw muszę jej zapłacić. Zażądała ode mnie 500 złotych. Może bym mi zapłacił, ale akurat nie miałem tyle, a na niższą kwotę nie chciała się zgodzić. Zaczęli się kłócić. Nietrzeźwy i rozochocony Bogdan nie zamierzał tak łatwo zrezygnować ze swoich łóżkowych planów. Pomimo odmowy, wciąż próbował zniewolić pijaną kobietę. Widząc, że jego próby rozebrania jej kończą się niepowodzeniem, zaczął jej grozić. Ona nie pozostała temu bierna. Zagroziła, że jeśli jeszcze raz ją tknie, to narobi mu takiego szumu, że zgarnie go milicja. Swoje słowa natychmiast zamieniła w czyn. Rozerwała swoją bluzkę, a paznokciem zadrapała sobie twarz. Później ruszyła w stronę drzwi wejściowych, grożąc, że oskarży go o zgwałcenie. Dopiero wtedy Bogdan zorientował się, że jego gość nie żartuje. Perspektywa powrotu do więzienia, tym razem za popełnienie przestępstwa znacznie poważniejszego niż niepłacenie alimentów, podziałała na niego jak płachta na byka. Postanowił za wszelką cenę powstrzymać grożącą mu kobietę. Gdy do niej doskoczył, stała już przy drzwiach, zwrócona do niego plecami. Silnym kopnięciem w jej łydki sprawił, że się zachwiała, tracąc równowagę. Wtedy chwycił ją z tyłu za szyję zgiętym ramieniem. Jego silny ucisk spowodował, że zaczęła się dusić, a mimo to wciąż próbowała się bronić. Doszło do szarpaniny. Gdy wbiło mu w nadgarstek swoje paznokcie, zawył z bólu. Kątem oka zauważył leżący na kuchennym stole młotek. Nie myśląc wiele, sięgnął po niego. Uderzył ją w głowę. Dwa razy, może trzy. I poczuł, jak nagle całe jej ciało wiotczeje. Upadła na podłogę. Kiedy ułożył ją na tapczanie, jeszcze żyła. Jednak dźwięki, jakie wydawała z każdą sekundą, stawały się coraz mniej słyszalne. Nagle przestała oddychać. Dopiero po dłuższej chwili zdał sobie sprawę z tego, że ją zabił. Wtedy wpadł w panikę. Nie wiedział, co powinien teraz zrobić. Tylko jednego był pewny, że powinien jak najszybciej ukryć jej martwe ciało. Wiedział, że nie może tak po prostu wynieść sobie zwłok z mieszkania. Przecież ktoś z sąsiadów mógłby go wtedy zobaczyć. Nadmiar alkoholu we krwi połączony z ogromnym zdenerwowaniem uniemożliwiał mu racjonalne myślenie. Uznał więc, że potrzebuje trochę czasu do namysłu. Nie mógł jednak trzymać zwłok na widoku, dlatego postanowił je tymczasowo ukryć w skrzyni tapczanu. Przynajmniej do czasu, aż nie wymyśli sposobu na skuteczne pozbycie się ciała. Gdy tak zrobił, wyszedł z mieszkania. Przez następne trzy dni praktycznie nie trzeźwiał. Do domu wracał tylko na noc. Spał wtedy na tym samym tapczanie, wewnątrz którego spoczywały zwłoki kobiety. Gdy zapach rozkładającego się w tapczanie ciała stał się nie do zniesienia, wiedział, że jak najszybciej musi temu jakoś zaradzić. Ze swojego zakładu pracy zabrał gumowe rękawice i maseczkę pyłochłonną. Najpierw w piecu kamiennym spalił odzież i dokumenty swojej ofiary. Później wyjął ze skrzyni ciało. Najpierw odciął obie dłonie. Je również próbował spalić, ale nie udało mu się. W opalanym drewnie piecu ogień miał zbyt niską temperaturę. Aby choć w części zneutralizować odór rozkładającego się ciała, umieścił w maseczce tampon nasączony perfumami. Niewiele to pomogło, ale nic lepszego nie przyszło mu do głowy. Później zabrał się za, jak sam to nazwał, sekcjonowanie zwłok.
Czynność ta polegała na rozcięciu nożem kuchennym jamy brzusznej, wyciągnięciu wnętrzności, pokrojeniu ich na drobne kawałki i wrzuceniu ich do rury kanalizacyjnej. Następnie odciął głowę i umieścił ją w garnku z gotującą się wodą. Kiedy uznał, że takie sekcjonowanie jest dla niego zajęciem zbyt czasochłonnym, zrezygnował z dalszego rozczłonkowywania. Resztę ciała przeniósł do drugiego pomieszczenia w swoim mieszkaniu i umieścił je w tak zwanym kalfasie, czyli w drewnianym pojemniku obitym wewnątrz blachą. Aby przyspieszyć jakoś rozkład zwłok, zamierzałem kupić sodę kaustyczną, jednak nie mogłem jej dostać w żadnym sklepie. Zamiast niej zakupiłem 10 paczek chlorku do prania, rozpuściłem go w gorącej wodzie i później tym roztworem żalałem zwłoki leżące w kalfasie. W ten sposób udało mi się zapobiec dalszemu rozkładowi ciała. Po pewnym czasie w mieszkaniu przestało śmierdzieć. Nie planował tego morderstwa. Przez następne miesiące bardzo dużo o tym myślał. W jego głowie coraz częściej pojawiała się myśl, że zabicie kogoś wcale nie było takie trudne, jak zawsze mu się wydawało. Nikt go o nic nie podejrzewał. Nikt nie szukał u niego tej kobiety, której imienia nawet nie znał. Jego zbrodnia wciąż pozostawała bezkarna. W czasie, gdy zalane chlorkiem zwłoki wciąż spoczywały w jego kalfasie, Arnolda odwiedziło kilku gości. Byli koledzy z pracy, z którymi opijał otrzymaną wypłatę. Był zarządca kamienicy, bezskutecznie próbujący wyegzekwować od lokatora zapłatę zaległych czynszów. Byli też sąsiedzi, m.in. małżeństwo z parteru, z którymi pił alkohol. Żadna z tych osób w ogóle nie zorientowała się, że tuż za ścianą znajdowały się pozbawione wnętrzności zwłoki z odciętą głową i dłońmi. Bywały u niego również przygodnie poznane śląskie prostytutki. Zupełnie nieświadome, że jedna z ich koleżanek po fachu nie tylko zakończyła swój żywot w tym mieszkaniu, ale nadal tam była, już po swojej śmierci. Nie wiedziały także, o czym tak naprawdę myślał mężczyzna w trakcie uprawiania z nimi płatnej miłości. Nie zdawały sobie sprawy, że często zastanawiał się nad tym, czy zamiast im zapłacić, nie lepiej byłoby je po prostu zabić. Przez kilka następnych miesięcy kończyło się tylko na myśleniu o popełnieniu kolejnej zbrodni. W końcu przyszedł jednak taki czas, kiedy Bogdan Arnold uznał, że dłużej czekać już nie może i nie chce. W uzasadnieniu wyroku Sądu Wojewódzkiego w Katowicach z dnia 9 marca 1968 roku napisano: pracując jako elektryk w przedsiębiorstwie transportu i spedycji budowlanej, często wyjeżdżał w delegacje do różnych miejsc na terenie województwa katowickiego. W niedzielny poranek 12 marca 1967 roku miał wyjechać do pracy w elektrowni w Łagiszy, oddalonej od Katowic niespełna 20 km. Gdy opuścił swoje mieszkanie z zamiarem dotarcia na dworzec autobusowy, jeszcze nie planował zmiany swoich planów zawodowych. W tym czasie jego uzależnienie od alkoholu bardzo się pogłębiło. Każdy swój dzień zaczynał i kończył od kilku setek czystej, zapijanej piwem. Nie inaczej było w dzień wyjazdu do Łagiszy. Sam tak naprawdę nie wiedział, czy był jeszcze pijany po wczorajszym, czy już po dzisiejszym piciu. Czekając na autobus do Będzina, uznał, że za bardzo go suszy. Pomyślał wtedy, że nic wielkiego się nie stanie, jak pojedzie do pracy następnym autobusem. Obok dworca PKS od samego rana otwarty był bar Mazur. Wstąpił do niego z mocnym postanowieniem, że machnie tylko jedno piwo. Ale u Bogdana nigdy nie kończyło się tylko na jednym. Jedno piwo, potem drugie, dwie lub trzy setki wódki i kolejne piwo. W tym nieplanowanym maratonie dzielnie wspierał go spotkany w barze kolega od kieliszka. Jego pobyt w lokalu wciąż się przedłużał. Odjechał jeden autobus, później kolejny. W końcu Bogdan stwierdził, że do żadnej roboty nie pojedzie. W pewnym momencie do mężczyzn dosiadła się kobieta w wieku około 40 lat. Zaproponowali, że postawią jej kilka kolejek. Nie odmówiła.
Obserwując jej zachowanie, Bogdan bardzo szybko zorientował się, czym zawodowo zajmuje się jego nowa koleżanka. Była prostytutką. Naszła go wtedy ochota na wykorzystanie tej nieplanowanej znajomości. Już w trakcie picia z nią w barze narastała we mnie ogromna chęć wykorzystania jej, a później popełnienia następnego morderstwa. Dlatego zaproponowałem jej spędzenie ze mną nocy. Od razu się zgodziła. Po drodze do domu kupiłem wódkę i coś do jedzenia. Piliśmy do samego wieczora. Była tak pijana, że w pewnej chwili przewróciła się nieprzytomna na tapczan. Nie mogłem jej dobudzić. Wykorzystać też nie mogłem, bo ja sam z przepicia ledwo już stałem na własnych nogach. Zanim zasnął obok niej, postanowił zabezpieczyć się na ewentualność opuszczenia przez nią mieszkania podczas jego snu. Miał wobec niej pewien plan, dlatego nie zamierzał pozwolić jej odejść. Aby temu zapobiec, związał jej ręce i nogi kablem elektrycznym. Teraz był już pewny, że mu nie ucieknie. Gdy rano wstał, ona jeszcze twardo spała. Obudziła się dopiero w trakcie odbywania stosunku. Nie próbowała się bronić, nie protestowała. Prosiła jedynie, aby ją rozwiązał. Odmówił. Zamiast tego, grożąc jej pobiciem, siłą zmusił kobietę do odbycia z nim, jak sam to później określił, stosunku na modłę francuską. W jego trakcie oboje usłyszeli czyjeś kroki na klatce schodowej. Coraz głośniejsze. Ktoś ewidentnie zbliżał się do poddasza kamienicy. Nagle Bogdan dostrzegł zmianę w zachowaniu swojej partnerki. Raptownie odsunęła swoją głowę do tyłu. Nabrała powietrza do płuc. Jednoznacznie zainterpretował to jako zamiar wezwania pomocy. Aby uniemożliwić jej wydanie z siebie głośnego krzyku, złapał ją obiema dłońmi za szyję. Zacisnął najmocniej, jak tylko potrafił. Trwał w tej pozycji przez kilka minut. Odpuścił dopiero wtedy, gdy straciła przytomność. Ułożył ją na tapczanie i sprawdził, czy jeszcze oddycha. Nie żyła. Gdy kroki na klatce schodowej ucichły, zrobił z jej ciałem to samo, co z poprzednią ofiarą. Na koniec częściowo rozczłonkowywane zwłoki umieścił w kalfasie, gdzie wciąż spoczywały zmumifikowane szczątki kobiety. Następnie wyszedł z domu. Odwiedził swojego kolegę, z którym pojechał do Rudy Śląskiej. Ostro tam sobie popili. Do Katowic Bogdan wrócił ostatnim autobusem. Następnego dnia nie poszedł do pracy. Aby móc swoją nieobecność usprawiedliwić u pracodawcy, postanowił złamać sobie palec. W tym celu owinął dłoń kawałkiem szmaty i z całej siły uderzył ją młotkiem. Doznał pęknięcia kości palca. Poszedł do lekarza, ale nie zgodził się, aby założono mu gips. Poprosił jedynie o zwolnienie z pracy. Niedługo później do swojego mieszkania sprowadził kolejną damę lekkich obyczajów. Prawdopodobnie ją także zamierzał zamordować. Po zakończonej libacji pobił ją, a następnie związał. Na jej szczęście był tak pijany, że w trakcie płatnych igraszek usnął na swojej ofierze. W nocy kobiecie udało się wyswobodzić i uciec z mieszkania. Nie mogła się jednak wydostać z kamienicy, ponieważ na noc zamykano główne drzwi. Jeden z mieszkańców, wychodząc rano do pracy, natknął się na klatce schodowej na zupełnie nagą, proszącą o pomoc kobietę. Gdy tylko otworzył jej drzwi, uciekła. Jednak o wydarzeniach z mieszkania numer 9 przy ulicy Dąbrowskiego nigdy nie powiadomiła milicji. Gdyby tak się stało, być może ta historia nie miałaby już swojego dalszego ciągu. Niestety stało się zupełnie inaczej. To był chyba piątkowy wieczór, 21 kwietnia. Wracałem do domu po imprezie u kolegi z pracy. Zobaczyłem ją na ulicy Mariackiej, tuż przed restauracją Hungaria. Po jej ruchach poznałem, że musiała już sobie trochę wypić. Podszedłem do niej i zagadałem. Od razu nabrałem przekonania, że jest ona osobą trochę opóźnioną w rozwoju. Zaproponowałem, żeby poszła do mnie. Od razu się zgodziła. Oczywiście nie miała zielonego pojęcia, że gdy tylko znajdzie się w moim mieszkaniu, nigdy już z niego nie wyjdzie.
Zaraz po przyjściu próbowali odbyć stosunek. Nie udało im się. Oboje byli na to zbyt pijani. Ona szybko usnęła na tapczanie. On położył się obok niej. Ze wszystkich sił starał się nie zasnąć. Wiedział, że powinien jej pilnować. Nie mógł pozwolić, aby mu uciekła, jak ta poprzednia kobieta, którą ktoś rano wypuścił z kamienicy. Nie chciał również, aby szwendała mu się po mieszkaniu. Mogłaby przecież wejść do drugiego pomieszczenia i natknąć się na drewnianą skrzynię wypełnioną zwłokami jego poprzednich dwóch ofiar. Gdy rano poczuł się już bardziej sprawny jako mężczyzna, postanowił wprowadzić w życie swój plan, którego ważną częścią było związanie kobiety. Wybudzona ze snu zaczęła się bronić przed skrępowaniem jej rąk. Wtedy postanowił wykorzystać wymyślony na poczekaniu podstęp. Stwierdził, że musi już wyjść do pracy, więc i ona powinna wstać, żeby opuścić jego mieszkanie. Odpowiedziała, że nadal jest bardzo śpiąca. Poprosiła, żeby jej jeszcze nie wyrzucał, żeby ją zamknął i wypuścił dopiero jak wróci. Oznajmił, że ma pewne obawy, bo już kilka razy został okradziony przez swoich gości. Zaproponował jednak, że dla jego własnej pewności może jej związać ręce. Wtedy będzie mógł zostawić ją samą. Zgodziła się na takie rozwiązanie. Pozwoliła związać sobie ręce z tyłu za plecami. Następnie ułożyła się wygodnie na tapczanie i ponownie zasnęła. Ale Bogdan, wbrew temu, co wcześniej zapowiedział, nie wyszedł do pracy. Zamiast tego rozebrał się do naga i natychmiast przystąpił do odbywania z kobietą stosunków seksualnych. Z każdą mijającą godziną stawały się one coraz bardziej perwersyjne. Trwały one mniej więcej do godziny 14. W przerwach pomiędzy kolejnymi zbliżeniami poił i karmił swoją ofiarę. Kiedy poczuł, że jest całkowicie nasycony, przerwał. Ubierając się, oznajmił, że musi wyjść, aby załatwić sobie usprawiedliwienie nieobecności w pracy oraz dokupić jedzenie. Związanej kobiecie kazał stanąć twarzą do ściany, aby nie mogła zobaczyć, skąd zamierzał wyciągnąć pieniądze przeznaczone na zapłatę za jej usługi. Zrobiła to bez słowu sprzeciwu. Podszedł do niej najciszej, jak tylko potrafił. Szybkim i zdecydowanym ruchem zarzucił na jej szyję kabel elektryczny. Zacisnął i przytrzymał. Chwilę później kobieta upadła martwa na podłogę. Jej nagie zwłoki umieścił w kalfasie, gdzie znajdowały się już szczątki dwóch jego poprzednich ofiar. Dowód osobisty kobiety oraz jej kartę wypisu ze szpitala psychiatrycznego spalił w piecyku kuchennym. Jej garderobę, w tym płaszcz, bluzkę oraz skórzaną torbę, pozostawił przy skrzyni wypełnionej zwłokami. Później opuścił swoje mieszkanie. Uznał, że musi trochę ochłonąć. Niemal równo miesiąc później Bogdan Arnold postanowił zwabić do siebie kolejną bezbronną ofiarę. W poniedziałek 22 maja 1967 roku jego wybór padł na niepełnosprawną intelektualnie 30-latkę, którą zaczepił w pobliżu katowickiego dworca PKP. Tamtego wieczoru popiłem trochę ze znajomymi w restauracji Stylowa. Przechodząc obok dworca kolejowego, zobaczyłem samotną kobietę. Trzymała w ręku torbę podróżną. Podszedłem do niej i zapytałem, na co czeka. Odpowiedziała, że na pociąg do Chorzowa. Od razu pomyślałem sobie, że ona kłamie. Bogdan zastanowił się przez krótką chwilę. Odległość z Katowic do Chorzowa wynosi zaledwie kilka kilometrów. Możliwości komunikacyjne pomiędzy tymi dwoma miastami były bardzo dobre. Autobusy i tramwaje kursowały w obu kierunkach, praktycznie co kilka minut. Nie było więc potrzeby czekać na odpowiedni pociąg. Z tego powodu uznał, że zaczepiona przez niego kobieta podała mu taką odpowiedź wyłącznie jako pretekst. Na tej podstawie doszedł do przekonania, że jego rozmówczyni w rzeczywistości była prostytutką, czekającą przed dworcem na mężczyzn chętnych na skorzystanie z jej usług. I błyskawicznie nabrał ochotę, aby stać się jej klientem. Kiedy powiedziała mu, że jest za zimno, zaproponował gościnę. Stwierdził, że mieszka niedaleko.
i że znacznie przyjemniej będzie jej zaczekać na pociąg w ciepłym mieszkaniu niż w zimnie przed dworcem. Zgodziła się niemal natychmiast. W kierunku kamienicy przy ulicy Dąbrowskiego 14 poszli już razem. Najpierw poczęstował ją gorącą herbatą. Gdy wypiła, na stole postawił butelkę wódki, dwa kieliszki oraz coś do jedzenia. Kiedy zapytał, o której odjeżdża jej pociąg, nie potrafiła sobie przypomnieć. Wtedy zaproponował jej nocleg. Nic na to nie odpowiedziała, co on odebrał jako zgodę. Po opróżnieniu butelki oboje położyli się na tapczanie. Przez dłuższą chwilę milczeli, nie odzywając się do siebie ani jednym słowem. Kiedy zapytała, dlaczego w jego mieszkaniu tak śmierdzi, odpowiedział ze zmartwioną miną, że ma problem z kanalizacją i czeka na fachowca, który zajmie się naprawą. Chyba uwierzyła, bo więcej nie drążyła tego tematu. Chwilę później zasnęła. Bogdan wiedział już, że kobieta z dworca będzie jego następną ofiarą. Najpierw chciał się z nią jednak zabawić, dokładnie w taki sam sposób jak z tą poprzednią. Dlatego zaczął się zastanawiać, w jaki sposób mógłby ją skutecznie namówić na dobrowolne związanie rąk. Ostatecznie postanowił wykorzystać pomysł, który poprzednio doskonale się sprawdził. Obudził ją i powiedział, że musi pilnie wyjść do kolegi, bo ma do załatwienia ważną sprawę związaną z jego zbliżającą się delegacją. Zapytała, czy nie może tego zrobić rano. Stwierdził, że nie, bo to sprawa bardzo pilna. Dodał przy tym, że może pozwolić jej zostać samej w jego mieszkaniu, ale pod jednym warunkiem. Na czas jego nieobecności będzie musiała mieć związane ręce. Tłumaczył to swoją obawą przed dokonaniem kradzieży, bo już wcześniej kilka razy został okradziony przez swoich gości. Wytłumaczenie Bogdana musiało brzmieć bardzo wiarygodnie, bo kobieta bez żadnego oporu zgodziła się na związanie rąk. Użył w tym celu przewodu elektrycznego. Gdy ją już związał, oświadczył, że rezygnuje z pójścia do kolegi. Zamiast tego rozebrał się. Chwilę później rozpoczął zaplanowaną wcześniej seksualną orgię. Robiłem z nią, co tylko chciałem, a ona w ogóle nie protestowała. Nie broniła się, nie krzyczała, nie stawiała oporu. Prosiła jedynie, abym ją rozwiązał. Oczywiście nie zgodziłem się na to. Zabawialiśmy się przez cały następny dzień i całą noc. W przerwach pomiędzy kolejnymi stosunkami karmiłem ją, myłem i pomagałem się załatwić. Gdy uznałem, że mam już dość, wstałem z tapczanu i kazałem jej do mnie podejść. Posłusznie wykonała moje polecenie. Wtedy udusiłem ją jej własną pończochą. Początkowo zamierzał umieścić jej zwłoki w kalfasie, tak jak poprzednie ofiary. Jednak w drewnianej skrzyni obitej od środka blachą nie było już miejsca. Dlatego położył je przy ścianie za tapczanem i przykrył ubraniami kobiety. Dokumenty spalił. Jak sam później przyznał, dopiero po dokonaniu czwartego zabójstwa całkowicie zdał sobie sprawę z ogromu popełnionych przez siebie zbrodni. Ogarnęła go całkowita apatia i odrętwienie. Dotarło do niego, że swoich morderstw nie będzie w stanie ukrywać zbyt długo. Że wcześniej czy później milicja odkryje w jego mieszkaniu zwłoki, a on sam trafi za kratki. Mieszkańcom z jego klatki, skarżącym się na okropny zapach dochodzący z poddasza, próbował tłumaczyć, że to z powodu problemów z kanalizacją i wybijającymi u niego fekaliami. Obiecywał wszystkim się zająć i zrobić z tym porządek. Jedni wierzyli mu bardziej, inni mniej. Zwłaszcza starsza kobieta mieszkająca pod nim nie dawała za wygraną. Ta stara, zżędliwa wariatka, jak ją nazywał, wciąż upominała go, że zapach, który przedostawał się od niego do jej mieszkania, bardziej kojarzył się jej z trupami niż z ludzkimi odchodami. Jednak mimo tych swoich wszystkich podejrzeń, kobieta nie zdecydowała się powiadomić o swoich przypuszczeniach milicji. Odór gnijących ciał był już wtedy tak mocny, że nawet przyzwyczajony do tego Bogdan nie był w stanie dłużej przebywać w mieszkaniu.
Dlatego zaczął nocować na terenie zakładu, w którym pracował, w swoim służbowym samochodzie. Pił codziennie i w ogóle nie trzeźwiał. Do swojego mieszkania zaglądał tylko od czasu do czasu. Zwykle przychodził późno w nocy. Drzwi oraz okna okleił i uszczelnił gazetami, aby uniemożliwić wydostanie się z pomieszczenia zapachu rozkładających się zwłok. Miał również nadzieję, że zaklejając okna utrudni sąsiadom dostrzeżenie w jego mieszkaniu coraz większej ilości much zwabianych przez gnijące ciała. Bogdan co kilka dni próbował przewietrzyć swoje mieszkanie. W niczym to jednak nie pomagało. Smród nie znikał, muchy nie odlatywały, wszechobecne wszędzie larwy nie przestawały pełzać. 8 czerwca postanowił udać się do swojego mieszkania prosto po pracy. Chciał zabrać z niego kilka potrzebnych rzeczy. Było już po 16, gdy skręcając z ulicy Sienkiewicza zauważył, że pod jego klatką zebrał się spory tłum ludzi. Ich twarze zdradzały przerażenie połączone z szokiem. Coś pomiędzy sobą szeptali, wskazując palcami na dach budynku. Podchodząc bliżej, zauważył stojące przed kamienicą milicyjne radiowozy oraz wóz strażacki. Nie miał już wtedy żadnych wątpliwości, że mundurowi przyjechali tutaj z jego powodu, a w zasadzie z powodu odkrytych na poddaszu zwłok. Nie mylił się. Oględziny mieszkania oznaczonego numerem 9, mieszczącego się na poddaszu kamienicy przy ulicy Dąbrowskiego 14, trwały 5 dni. Milicjanci zabezpieczający wszystkie ślady i dowody byli przerażeni tym, co zastali na miejscu. Nigdy wcześniej nie mieli do czynienia z niczym podobnym. Większość z nich zmuszona była co chwilę korzystać z gościny innych mieszkańców, u których dokładnie się myli lub wymiotowali. Protokół z oględzin liczył 54 strony maszynopisu. Wymieniał ponad 300 zabezpieczonych przedmiotów oraz śladów. Były to rzeczy należące do lokatora, jak i do ofiar. Poza tym, na miejscu zbrodni znaleziono 31 pustych butelek po wódce. Od czasu odkrycia moich zbrodni ukrywałem się na terenie całych Katowic. W pracy już się nie pojawiłem. Nocowałem na hałdach. Miałem przy sobie trochę pieniędzy na jedzenie, ale szybko mi się skończyły. Cały czas zastanawiałem się, co powinienem zrobić. Czy samemu zgłosić się na milicję? A może lepiej dla mnie byłoby popełnić samobójstwo? Przecież za to, co zrobiłem, i tak groziła mi kara śmierci. Nie miałem jednak odwagi. Łatwiej mi było zabić tamte kobiety niż samego siebie. Zwłoki zamordowanych kobiet zostały przewiezione do zakładu medycyny sądowej w Zabrzu. Tam rozpoczęły się ich drobiazgowe badania, mające na celu przede wszystkim odkrycie tożsamości ofiar. Zaawansowany stopień rozkładu oraz ich rozczłonkowanie początkowo uniemożliwiło śledczym nawet określenie tego, ile tak naprawdę ciał znajdowało się w mieszkaniu Arnolda. Wkrótce pojawiły się pierwsze wyniki specjalistycznych badań. Ciało oznaczone przez biegłych jako numer 1, znalezione na podłodze w pierwszym pomieszczeniu mieszkania na poddaszu. Ich opis przytoczył w roku 69 Henryk Czmoch w publikacji zatytułowanej Problemy kryminalistyki. Zwłoki należały do kobiety w wieku około 30 lat, mierzącej nie więcej niż 166 cm. Znajdowały się w stadium mumifikacji. Pod względem anatomicznym posiadały kompletny układ kostny, w którym nie stwierdzono żadnych zmian urazowych. Zmarła kobieta, częściowo odziana w bieliznę, wciąż miała na szyi pętle z pończochy. Przybliżony okres, jaki upłynął od momentu zgonu do czasu odnalezienia zwłok, mógł wynosić około 2 tygodni. Nadzie zwłoki znajdujące się na wierzchu drewnianej skrzyni zwanej potocznie kalfasem, oznaczonej jako numer 2. Specjaliści twierdzili, że była to kobieta, w wieku około 40 lat, o wzroście 163 cm. Ciało objęte było procesem zgnicia. W kompletnym układzie kostnym nie odkryto żadnych urazów mechanicznych. Na szyi ujawniono zaciśnięty przewód elektryczny. Czas zgonu
oszacowano na 4 miesiące przed odnalezieniem ciała. Numer 3 była kobietą w wieku od 35 do 40 lat, o wzroście nie wyższym niż 160 cm. Proces rozkładu zwłok był już daleko posunięty. W przeciwieństwie do poprzednich badanych ciał, to było niekompletne. Brakowało głowy oraz obu przedramion. Obie nogi sprawca odciął na wysokości kolan. Od chwili śmierci tej kobiety minęło nie mniej niż 4 miesiące. Ostatnie ciało zostało oznaczone jako numer 4. Kobieta, 30 lat, 170 cm wzrostu. Całe zwłoki, znajdujące się w stanie daleko posuniętego rozkładu, oklejone były rozmiękającą, bezkształtną masą. Brakowało lewej dłoni oraz głowy. Na odnalezionej w mieszkaniu i dopasowanej później do ciała czaszce ujawniono 3 uszkodzenia w okolicach prawej i 1 w lewej skroni. Zdaniem lekarza sądowego, sprawca pozbawił ofiarę życia za pomocą narzędzia tępokrawędzistego, przypominającego młotek. Zdaniem ekspertów, śmierć nastąpiła 6 miesięcy wcześniej. Ustalenie tożsamości wszystkich ofiar okazało się niezwykle trudne. Przy zwłokach nie znaleziono żadnych dokumentów. Nie było również osobistych przedmiotów mogących pomóc w identyfikacji, takich jak obrączki, zegarki, kolczyki czy pierścionki. Zarówno pobranie odcisków palców, jak i wykonanie gipsowych odlewów twarzy okazało się niemożliwe z powodu zaawansowanego rozkładu zwłok. Choć było to dla specjalistów z zakresu medycyny sądowej nie lada wyzwaniem, ostatecznie udało im się zidentyfikować większość ofiar. W przypadku jednej z kobiet pomocne okazały się badania stomatologiczne. 2 inne ofiary odzyskały swoje imiona po zastosowaniu metody zwanej superprojekcją. Polegała ona na nałożeniu na zdjęcia czaszki fotografii domniemanej osoby wykonanej za jej życia oraz na późniejszym porównaniu określanych punktów antropometrycznych. Posłużono się także techniką zwaną metodą Gerasimowa. To metoda badawcza stosowana w antropologii. Polega na rekonstrukcji plastycznej wyglądu twarzy człowieka na podstawie zachowanych elementów czaszki. Metoda oparta jest na związku pomiędzy kształtem oraz grubością tkanki miękkiej czaszki, a jej morfologią. Wkrótce śledczy wiedzieli już nie tylko to, jak nazywały się 3 z 4 kobiet zamordowanych w mieszkaniu na poddaszu, ale także w jakiej kolejności zginęły. Pierwszą ofiarą była zamordowana 12 października 1966 roku 30-letnia Maria B. Po niej 12 marca 1967 zginęła kobieta, której tożsamości nigdy nie ustalono. 21 kwietnia do mieszkania na poddaszu zwabiona została 35-letnia Stefania M. Równo miesiąc później, jako ostatnia ofiara, w podobnych okolicznościach z życiem pożegnała się 30-letnia Helga S. Wszystkie zidentyfikowane kobiety trudniły się nierządem. Zdaniem śledczych, to właśnie z tego powodu stało się bardzo łatwym celem dla perwersyjnego katowickiego zabójcy. Po tygodniu ukrywania się przed milicją na działkach ogrodowych, uznałem, że to wszystko nie miało już najmniejszego sensu. Byłem głodny, brudny, zmęczony. Przyszedłem więc na portiernię huty Silesia w Katowicach przy ulicy Chorzowskiej. Poinformowałem portiera, kim jestem, i kazałem mu zadzwonić na milicję. Kilka minut później przyjechał po mnie radiowóz. Od razu wyznałem milicjantom całą prawdę. Powiedziałem im szczerze, że jeśli miałem odwagę popełnić te wszystkie zbrodnie, to muszę mieć też odwagę się do nich przyznać. Pomimo niezwykłej otwartości, z jaką Arnold podczas kolejnych przesłuchań opisywał każdy szczegół popełnionych przez siebie zabójstw, uparcie twierdził, że jego jedynym motywem była nienawiść do wszystkich kobiet. Że chciał się zemścić na przypadkowych ofiarach za wszelkie krzywdy, jakich doznał od swoich byłych żon, a w szczególności za te, których przysporzyła mu jego pierwsza małżonka, Jadwiga. Dlatego bez chwili zawahania przyznał się śledczym do jeszcze jednego zabójstwa. Już na samym początku przesłuchania oświadczył zaskoczonym milicjantom, że we wrześniu 1964 roku otruł swoją pierwszą żonę. Miał tego dokonać w szpitalu w Legnicy, w którym przebywała Jadwiga po tym, jak doznała udaru słonecznego.
Andrzej Gawliński w swojej książce Władca Much zauważył, że Arnold podawał przesłuchującym go śledczym wiele szczegółów, ale wciąż zmieniał wersję tych tragicznych wydarzeń. Dlatego nabrali podejrzeń. Po wnikliwym sprawdzeniu okazało się, że domniemany żonobójca kłamał. Jadwiga co prawda zmarła w tym czasie, ale nie w szpitalu, a we własnym domu rodzinnym. Naocznym świadkiem jej śmierci była matka kobiety, co ona sama później potwierdziła podczas przesłuchania. Przyciśnięty do muru Arnold przyznał się w końcu do kłamstwa, twierdząc, że chciał w ten sposób podkreślić swoją nienawiść do pierwszej żony i wskazać ją jako bezpośrednią przyczynę wszystkich swoich późniejszych zbrodni. Zarówno śledczy, jak i psychiatrzy od samego początku nie wierzyli w podawany przez podejrzanego motyw zbrodni. Po trwającej kilka miesięcy obserwacji w szpitalu psychiatrii sądowej w Grodzisku Mazowieckim, lekarze uznali, że wszystkie cztery zabójstwa Arnold dokonał wyłącznie z pobudek czysto seksualnych. A zatem nie kierowała nim patologiczna nienawiść do kobiet, ale sadystyczna i perwersyjna żądza. Aby ją zaspokoić, na swoje ofiary wybierał uzależnione od alkoholu prostytutki, a więc te kobiety, które uznał za najłatwiejsze do zwabienia do swojego mieszkania. Przy okazji tych badań wykluczono, że Bogdan Arnold był niepoczytalny. W chwili dokonywania zbrodni działał z pełną premedytacją. Nawet w najmniejszym stopniu nie miał wówczas zmniejszonej czy ograniczonej zdolności rozumienia znaczenia swoich czynów. Miał również zdolność całkowitego kierowania swoim postępowaniem. 4 marca 1968 roku, po trwającym kilka miesięcy postępowaniu przygotowawczym, przed Sądem Wojewódzkim w Katowicach rozpoczął się głośny proces Bogdana Arnolda. Moi obrońcy za wszelką cenę próbowali udowodnić przed sądem, że byłem osobą niepoczytalną, że z moją głową było coś nie tak. Bo przecież kto normalny mógłby się dopuścić tak okrutnych i makabrycznych zbrodni? Ja jednak od samego początku niczego się nie wypierałem. Wiedziałem, że i tak się z tego wszystkiego nie wywinę i że mój los był już wtedy przesądzony. Proces trwał zaledwie 6 dni. W trakcie rozprawy swoje zeznania złożyło 60 świadków, w tym Eugeniusz, ojciec oskarżonego. Swoje fachowe opinie wypowiedziało 5 biegłych. Bogdan przyznał się do zarzucanych mu w akcie oskarżenia zbrodni. Przebieg kolejnych zabójstw przedstawił w sposób bardzo szczegółowy, wykazując się przy tym doskonałą pamięcią. Jego wyjaśnienia, poza kilkoma wyjątkami, zgadzały się z wcześniejszymi ustaleniami śledczych. W ostatnim dniu rozprawy próbował przekonać sąd, że nigdy nie zostałby mordercą, gdyby lepiej potoczyło się jego pożycie małżeńskie. Jednocześnie stwierdził, że bardzo żałuje, że nie zabił swojej ostatniej żony. Przyznał również, że planował zamordowanie pierwszej żony, ale nie zdążył tego dokonać, bo kobieta wcześniej sama zmarła. Na koniec uznał, że ukrywając się przed milicją, planował popełnić samobójstwo. Odstąpił jednak od tego pomysłu, ponieważ obawiał się, że wtedy opinia publiczna posądziłaby go o to, że zabijał kobiety wyłącznie dla zysku, a taka niesprawiedliwa opinia przyniosłaby wstyd całej jego rodzinie, bo on, choć był mordercą, to na pewno nie był złodziejem i dlatego zależało mu na tym, aby ten fakt uczciwie wyjaśnić przed sądem. Los władcy much rozstrzygnął się 9 marca 1968 roku o godzinie 19.30. Wtedy to Sąd Wojewódzki w Katowicach wydał swój wyrok. 35-letni Bogdan Arnold został uznany winnym wszystkich zarzucanych mu zbrodni. Za pierwsze zabójstwo skazano go na karę dożywotniego pozbawienia wolności, za 3 następne na karę śmierci. Łącznie na karę śmierci przez powieszenie oraz dodatkowo na utratę praw publicznych i obywatelskich praw honorowych na zawsze. Rewizje do Sądu Najwyższego wniosły obie strony. Obrońca twierdził, że jego klient w chwili popełnienia zbrodni był osobą niepoczytalną, więc zamiast na szubienicy należy go umieścić w szpitalu psychiatrycznym. Prokurator był całkowicie odmiennego zdania. Uważał, że zbrodniarz był najzupełniej normalny,
a kara śmierci należała mu się także za zabójstwo 30-letniej Marii B. Dwa dni później Sąd Najwyższy wydał swój wyrok. Przyznał w nim rację prokuratorowi, zmieniając karę dożywotniego więzienia za pierwsze zabójstwo na karę śmierci. Jednocześnie podtrzymał w mocy pozostałą część wyroku wydanego przez Sąd Wojewódzki. Rada Państwa nie skorzystała z przysługującego jej prawa łaski. Zgodnie z tym, co napisał Tadeusz Dyniewski w swojej książce Zbrodnia, zdrada, kara, Pitawal Śląski, władca much w swoją ostatnią w życiu drogę wyruszył 11 dni później. 16 grudnia 1968 roku o godzinie 18.30 wyprowadzono go z celi mieszczącej się w Centralnym Więzieniu w Katowicach. W swoim ostatnim życzeniu poprosił o możliwość zapalenia papierosa. Pozwolono mu na to. Tuż po odgaszeniu niedopałka w popielniczce rozpoczęła się egzekucja. Równo o godzinie 19 lekarz więzienny stwierdził zgon Bogdana Arnolda. Cel miałem zawsze ten sam. Najpierw się wyżyć, a później zamordować. Nawet nie pytałem ich o imię. Tak naprawdę nie obchodziło mnie, jak ani to się nazywają, ani to skąd pochodzą. Od początku wiedziałem, że przyjdzie mi kiedyś zapłacić za moje zbrodnie. I tak też się stało. Czy stojąc już na szubienicy żałowałem tego, co zrobiłem? Ani trochę. Czy miałem wyrzuty sumienia? Nawet najmniejszych. Taki właśnie byłem. Tak żyłem i tak skończyłem. Dostałem dokładnie to, na co zasłużyłem. Źródła wykorzystane do stworzenia materiału. Książka Tadeusza Dyniewskiego. Zbrodnia, zdrada, kara. Pitawal Śląski. Wydana w Katowicach przez Krajową Agencję Wydawniczą w roku 1986. Książka Andrzeja Gawlińskiego. Władca much. Bogdan Arnold. Seryjny morderca kobiet. Wydawnictwa Kryminalistycznego z Gdańska z roku 2020. Artykuł Henryka Czmocha, Zbrodnie Bogdana Arnolda, opublikowany w numerze 78 magazynu Problemy Kryminalistyki w roku 1969. Praca naukowa Pawła Leśniewskiego, Entomologia medyczno-kryminalna, identyfikacja i zabezpieczanie śladów entomologicznych, wydawnictwa Szkoły Policji w Pile z roku 2019. Uzasadnienie wyroku Sądu Wojewódzkiego w Katowicach z 9 marca 1968 roku. Film dokumentalny Władca Much. Opowieść o Bogdanie Arnoldzie z roku 2008, wyemitowany na kanale Discovery. Film dokumentalny Bogdan Arnold z cyklu Polscy seryjni z roku 2020, wyemitowany na kanale TVP Historia. Wystąpili Krzysztof Plewako-Szczerbiński, Diana Giurow, Mikołaj Gronet, Marcin Myszka. Opracowanie i scenariusz Łukasz Włodarski. Realizacja Marcin Myszka.